Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla was moją reakcję pod tytułem Happy Reference Amnesia część pierwsza. To pierwsza z pięciu części. Następne części dopiero nagram dla was po nowym roku. Jeżeli byście chcieli, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję tam pod spodem, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami. Reakcja mówi o tym, że Splendid będzie walczyć ze złą wersją siebie, a Xebas zostanie dotknięty i opętany przez ciemność, która go pochłonęła, dzięki czemu będzie mógł robić bardzo złe rzeczy, błyskawice pokazywać, a w dalszych częściach zobaczycie, jak to wszystko się potoczy. No dobra, to zaczynamy. Najnowsza kolekcja kapsułowa Jennifery. Już teraz w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu. Wiecie co? Ja nie wiem, co powiedzieć. Moja reakcja mówi jedno, że jestem zszokowany tym, co zobaczyłem. Czyli moja reakcja na tą reakcję Happy Reference, kiedy Splendid chciał pokonać zło, nie udało mu się, więc Xebas stał się zły przez dotknięcie ciemności. I zrobił tak, że
wyrwał temu komuś serce i sprawił, że wszyscy stali się źli, bo włożył to serce do chodnika, to znaczy do ziemi, i wszyscy przez to stali się źli. Nie wiemy, jaka jest numerologia tych stworów. Czy to jest lis, kot, wilk, czy jeszcze tam jakiś inny dzik, ale propos tego jestem zszokowany i to całkiem. Wciągnęła mnie ta animacja Happy Tail Reference. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli wam się podobał mój filmik, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. No i co, ja wam nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć. O i PS, jeszcze w linku w opisie znajdziecie link do kanału mojego ulubionego youtubera, który się nazywa właśnie tutaj. Sebastian Rodriguez i jeszcze 5 części do jego filmików z animacji. To na dzisiaj tyle. Cześć.